Szpital Wojewódzki w Suwałkach świadczy już usługi dla pacjentów wymagających rehabilitacji. Utworzono nawet gabinet fizykoterapii i masażu. Jego usługi były płatne, ale to niebawem diametralnie się zmieni. Z nowoczesnego specjalistycznego sprzętu pacjenci nieodpłatnie będą mogli korzystać już od 1 października. Szpital złożył do Narodowego Funduszu Zdrowia ofertę na świadczenie usług rehabilitacyjnych i została ona zaakceptowana. Zadowolenia nie kryje Adam Szałanda. Szpital sukcesywnie poszerza ofertę z korzyścią dla pacjentów. Po negocjacjach podpisaliśmy protokół uzgodnień, uzyskaliśmy środki na finansowanie tego zakresu. Będzie to świadczenie bezpłatne dla naszych pacjentów. Z jednej strony, że bezpłatne, a z drugiej strony zabezpieczy to kompleksowość usług, bo pacjent wychodzący z oddziałów szpitalnych, który będzie wymagał takiego świadczenia, będzie ją otrzymał bezpośrednio, bez oczekiwania zbyt dużych kolejkach, mam nadzieję. Umowa przewiduje 4-letni okres finansowania rehabilitacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Gabinet dostępny będzie 10 godzin dziennie od 8 do 18, by zapewnić możliwość korzystania z rehabilitacji każdemu pacjentowi. Dzięki doposażeniu tej pracowni przez Suwalską Fundację Ochrony Zdrowia Globmedis został zakupiony nowy sprzęt, zostały włączone nowe pomieszczenia. I w tej chwili realizujemy pełen zakres zgodnie z oczekiwaniami i wymogami funduszu. Nowoczesne wyposażenie działu fizykoterapii kosztowało około 100 tysięcy złotych. Co my tutaj mamy? Dysponujemy w zasadzie sprzętem do pełnej fizykoterapii, czyli możemy wykonywać zabiegi z zakresu elektroterapii, z zakresu ultradźwięków, laseroterapii, terapii polem magnetycznym, światłoterapii, czyli promieniowanie podczerwone, promieniowanie spolaryzowane. Dysponujemy także sprzętem do krioterapii miejscowej, czyli możemy leczyć zimnem. W zasadzie pełen zakres fizykoterapii. W gabinecie można leczyć cały szereg schorzeń. Możemy wykonywać zabiegi pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi, takimi jak na przykład rwa kulszowa, rwa barkowa, dyskopatie. Możemy wykonywać zabiegi pacjentom ze schorzeniami reumatologicznymi, czyli różnego rodzaju zmiany zwyrodnieniowe, choroby układowe reumatologiczne, takie jak RZS, ZZSK. Pacjentom ortopedycznym, po urazach, w przypadku przykurczów. W zasadzie tam, gdzie możemy wykonywać zabiegi u każdego pacjenta, który tego wymaga, tak? Wymaga zabiegów fizjoterapeutycznych. Fizjoterapia jest działaniem kompleksowym. W związku z tym w zasadzie nie można rozdzielić, że komuś jest potrzebna fizykoterapia albo tylko kinezyterapia. Najczęściej jest tak, że łączymy te zabiegi i fizykoterapię, i masaż, i kinezyterapię. I we wszystkich tych schorzeniach, z zakresu reumatologii, neurologii czy ortopedii możemy wykorzystywać i zabiegi fizykoterapeutyczne, i zabiegi kinezyterapeutyczne, a także masaż. Gabinet działa już od pewnego czasu. Od 1 października zmienią się tylko zasady jego finansowania.